Dobry wieczór, Szachowa Polsko. Witam serdecznie na wtorkowym streamie z turnieju Title Tuesday. Jak widzicie, już na początku kombinuję z kamerą. Dzisiaj odcinek numer 1,548,572 znaczy się, pod tytułem Zbigniew Pachlec zapróbuje robić co najmniej 8 punktów. Zobaczymy, może to jest ten dzień. Turniej zaczyna się jak zwykle o godzinie 19. Widzimy Hikaru na liście. Ostatnio wyprzedziłem Amerykanina, bo on zagrał tylko 5 partii, a mi się udało zagrać wszystkie. Dwa ostatnie turnieje grałem bez Londona, zrobiłem w obydwu 7,5 punktu, więc wynik bardzo przyzwoity, jak na niegranie swoich debiutów. Dzisiaj podobnie. Nie gram Londona i... No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Witam Jerzy Wolosiuk. Witam Łukasz Chojnicki. Witam Chess2.2. Jakie debiuty będą grane białymi? Kurczę, nie wiem, to koń F3-C4 coś mi nie wychodziło ostatnio. Ale ja nie wiem, nie znam nic. A najlepiej grać chyba takie skoczek F3-C4, jak się nic nie zna. No bo tam ciężko chyba przegrać jakoś tak szybko. A F4 to mógłbym. Może D3 w pierwszym. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Tak, OZI-72. Była przegrana jedna na symultanie. Jedna przegrana, jeden remis i 50 wygranych. Tak wygląda mój bilans w niedzielę. Jakieś 8 km przeszedłem. Świeciło słońce, więc pogoda była taka, no, średnia, jeśli chodzi o chodzenie i granie w szachy, ale bardzo jestem zadowolony. Nie czułem jakiegoś wielkiego zmęczenia, szczerze mówiąc. Potem trochę nogi bolały, ale symultana moim zdaniem się udała. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z tego, co widziałem, więc kto wie, może jakiś kolejny taki event w Gliwicach się zorganizuje. Witam Kamila Guzika, witam Zenka, witam Łukasza Szudzika. Na E4 czy czekasz Adam? No to możesz się nie doczekać. E4 to ja nie zagram, nie. W blicu to w klasycznych mogę zagrać czasami E4. Jak powiedzmy wiem, co przeciwnik gra i coś tam spojrzę przed partią na debiut, ale w blicu, gdzie jest ważne jakieś tam ogranie, jakieś zrozumienie czy okolwiek, to nie mogę zagrać E4, bo nic tam nie będę kumał. W symultanie właśnie zagrałem jakieś, nie wiem, 8-10 razy E4 i właśnie tak niepotrzebnie. Trzeba było grać 50 Londonów i poszłoby to szybciej, no ale trochę by to wyglądało kiepsko. Chyba zagrałem, nie wiem, z 5 Londonów na całej symultanie. Active, chyba jest taka możliwość, nie wiem, na maila najlepiej, żebyś się odezwał i wtedy będziemy kombinować. Niedziela to i tak jest dzień wyjazdu, wiesz, Active, tam jest tylko jeden wykład w niedzielę, więc dużo by cię nie ominęło. Witam, xvitekx02. O, Tomek Brocki tutaj przesłał linka do materiału z TVP. Nie wiedziałem, że to takie jest. Ej, to może wam puszczę, co wy na to? Chcecie? Bo te TVP3 było z kamerą. I w sumie mógłbym wam to puścić. Co wy na to? Tylko zaraz, jak to zrobić sensownie? Jakbyś mógł mi, Tomku, to wkleić na Discordzie, to byłbym ci wdzięczny. Albo w sumie ja wkleję tobie i sobie wkleję. Dobra, nieważne. Zaczynam już majaczyć, a dopiero się stream rozpoczął. Pokazać wam materiał?
Jeszcze ja utworzę swój taki filmik zmontowany z tej symultany. Zdjęcia, tam będą właśnie urywki filmów. I coś takiego zrobię. Ale to musicie poczekać. A widzicie, telewizja już zrobiła. Już w niedzielę wieczorem to puścili, wyobraźcie sobie. Dobra. Teraz nie wiem, ile tu będzie widać. O, widzicie? Mhm. Mogę to powiększyć jakoś. Kurczę, flag. Mój skill w OBS-ie jest dalej na poziomie niearcymistrzowskim. Dobra. Patrzcie, tak to wyglądało. Ale się spasłem. Wyobraźcie sobie, że ważę teraz 1,5 kg już mniej niż na symultanie. Nie wiem, czy to dzięki symultanie, ale... Dobra, jedziemy z playem. Wyzwanie jest no, bardzo trudne, ponieważ gramy z arcymistrzem. To siłą rzeczy jest trudno. No. Na razie tak jako tako, ale to jest kwestia czasu, myślę. Sytuacja na szachownicy, no to na razie taka wyrównana. Jestem tylko pionek do tyłu. Sytuacja, myślę, że z gatunku tych, które zdarzają się być może raz w życiu, że można zagrać z takim potężnym arcymistrzem jak pan Zbyszek. By the way, tam nie było wyrównanej sytuacji. Pionek do tyłu i tam już było po partii, ale wiecie, zależy z której perspektywy się patrzy. Multana szachowa, czyli tak zwany arcymistrz, gra jednocześnie z kilkudziesięcioma osobami naraz. Dzisiaj mamy frekwencję 52 uczestników. Promocja dyscypliny, poziom jest dość dobry, nie jest łatwo. Jedno kółko to jest jakieś 200 metrów, takich kółek zrobię jakieś 40-50, więc łatwo policzyć 8-10 km do zrobienia. Ej, czemu takie krótkie? Tam jeszcze coś było. No ale dobra, no widzicie, nie za długie, ale... będzie więcej materiałów. Takie... To był szybki ten... Szybki szpil. A, ten pan, co tam było widać w czapce, taki starszy, to prosto z Austrii przyjechał na symultanę, wyobraźcie sobie. A, muszę tutaj teraz z powrotem... Kurczę, flag. I po co mi to było robić? Tyle zachodu. O, dobra. Jeszcze trochę. Ej, kurczę, gorąco mi... Co kocie, sio stąd. Chcecie kota zobaczyć? No. Poszedł. Dobra. No nie zdążyłem go złapać. Poszedł sobie. Chyba już wiedział, co go czeka za miałknięcie. No to co? Jakiś puzzle rush na rozgrzewkę? Czy jak to robimy? Tak, by było tak zwany arcymistrz. Podobało mi się to. A to Ania Kochut, organizatorka eventu. Wspólnie tutaj ogarnialiśmy parę tematów, ale głównie Ania oczywiście. Ale też właśnie mi się spodobało to tak zwany arcymistrz. Dobra, za 20 minut turniej, więc ja już może jakieś puzzle porozwiązuję. Ale na 5 minut, dobra? Zrobimy na 5 minut, bo tam mam rekord do pobicia. Na 3 minuty mam nie do pobicia. Aha, tu.
dużo analogicznych zadań dostaję. Okej. O kurczę, flag. Pewnie tu. Tu i tu. Tu, tu i tu. Tu, tu i... Aha, i mat na E6. Dobrze. O, tu. Dobra, tak i tak. Kurczę, flag. Dobra. Co? Tu? Kurczę! Się pospieszyłem. Co, nie mogę tu bić? Tu czy tu? Nie. O co chodzi? A nic już z rekordu będą. Jak to szlak. Tu nie widzę. Trzeba dać jakiegoś szacha chytrego. A, nie mogę zrobić babola niestety. Kurczę, felek. Dobra, nie widzę. Tu? Nie. O co chodzi? Ja pewnie coś prostego, tylko czemu tego nie widzę? Ej, nie wiem. Nawet jak mam więcej czasu, to nie mogę tu znaleźć. Co, tak? Znaczy, hetman H1. Tu i co? Jak tą wieżę włączyć? Do gry. Samym hetmanem tu nic nie wykombinuję. Nie, autentycznie nie widzę. Nie wiem. Ktoś coś widzi? Jak tak, to mówcie. No F5 to tu i ten król tutaj jest, aha, jest bicie tu i po tym jest tu i koniec, no tak. Nie widziałem bicia na B5 szachem, myślałem, że król na E5 jest bezpieczny. Kurczę, flag. To niedobrze. A takie dobre tempo miałem rozwiązywania tych zadań. I niestety... O, patrzcie, powtórzyło się. Aha, tu. Kurczę, coś mi tempo spada tych zadań.
No kurczę, flag. Aha, dobra. Tak, tak, tak i tak. Okej. Nie takie łatwe zadanie. To be honest. Szukałem tam jakichś matów, a tu... Aha, a tu gońca biorę. Na C1. No pewnie trzeba wziąć tu. Mat wisi. To tu i tu. A5? A5, jazda. Pewnie tu, tak na czuja, zagrane. O kurczę, flag. Tu? No, to było na czutkę. To też było na czutkę, ale dalej nie wiem, co zagrać. Aj, kurczę, felek. Tu mogę zagrać, nie? Czarne idą tam, czyli trzeba zablokować tego pionka i dorobić hetmana. Dobra. Haj, dwa skoczki wiszą, dobra. Gramy białymi. Czyli co? Tu. Okej. Okay. Bicie na H7 pewnie. Tu, tam, nie wiem. Coś tam powinno być. Pewnie tu trzeba zagrać. Okej. Tu. I co? Nie widzę. O. To nie było trudne. No kurczę, nie widzę. Koń B4 było, co ja robię? Ajajajajaj. A do licha. Kurczę, no 46 to... Jaki mam rekord? Ale zmaściłem. Koń B4 tam było. A ja mam rekord chyba jakoś 47 albo coś takiego. Nie, 48. A, to była nadzieja. Dobra, starczy tej rozgrzewki. Jakieś turnieje polecamy dla początkujących? No nie wiem. Coś wiecie, widzowie, o turniejach dla początkujących? Ja się nie orientuję. Na co, kocie? Na chat? Tam nie. Ach. Sam tego chciałeś. No. Nie ma już wychodzenia dzisiaj. Ale on tego nie lubi. Nie lubię. No idź. No siokocie, nie ma wychodzenia już. Jaki wynik dzisiaj przewiduje? Kurę, włosy mi kota naleciały do twarzy. To jego broń, sierść.
Jak ma na imię? To jest kod wielu imion. Niedawno wymyślone zostało nowe imię dla mojego kota, czyli Supreme Royal. Jako że wiadomo, każdy kot jest królem swojego domu. Fajne, że czat się najbardziej ożywia, jak się kot pojawia na czacie. Nie jak jakaś tam ciekawa pozycja, jakiś fajny mat czy coś. Dzisiaj bardzo fajnego mata dałem na jedną minutę, ale nawet nie wiem, jak tą partię znaleźć, więc nie znajdę. Zrobiłem besta dzisiaj znowu na liczesie. Na minutę, wyobraźcie sobie. A to ciekawe, bo się dzisiaj nie wyspałem. Więc nie sądziłem, że siądzie best na minutę. W której dzielnicy mieszkam? W Brzezińce. W ogóle pod chatą mi żabkę budują. To jest niebezpieczne. I dla żabki, i dla mnie. Ile mam? Teraz mam jakoś 2870 chyba. I właśnie gdzieś tyle mój best. Kurczę, te włosy teraz... Jakoś 2870 właśnie besta zrobiłem. Nie, psa nie mam, mam tylko kota. Jaki wynik meczu Barca-Bayern? A co, dzisiaj grają? Liga Mistrzów rusza? Ja w ogóle nic nie wiem. Hikaru. O, Griszczuk gra. Griszczuk gra Badur, Jobawa, Erik Hansen, Żigalko. Grają silni zawodnicy. Gdzie mi tam do nich? Biedny Beniolus ma 45 dopiero numer, czyli będę miał poza pierwszą 50. Jaki nick na liczesie mam? Grand Beniolus, czyli tak jak tutaj, tylko że jeszcze Grand. Dodane na początku, wiecie. Także samo Beniolus jakby nie było już dostatecznie wielkie, to jeszcze Grant sobie walnąłem. Harnaj spuchy, no może. Pozdrawiam również Szkocję. Pozdrawiam Szkocję. I co? Za 5 minut start. Muszę się jakoś skoncentrować, bo tak mam zbyt dobry humor dzisiaj. W piątek do Bydgoszczy jadę na Puchar Polski. Chyba nie będę wracał na chatę w niedzielę, tylko gdzieś, nie wiem, gdzieś w Polsce zakotwiczę na 2 dni, bo we wtorek już... W centralnej Polsce szkolenie rozpoczynamy nad jeziorkiem, więc nie ma sensu mi do Gliwic naparzać i potem 1,5 dnia później wyjeżdżać tam, skąd przyjechałem. Olo pies, dobrze ci się zdaje. Nowe napoje ekipy mają być. Ciekawe, cóż to za napoje będą. Marin, Cucu, mam cały pakiet. Kto jeszcze z Polaków gra? To jest dobre pytanie. Ale strasznie dużo Rosjan tutaj, przynajmniej w tym, widzicie, ile rosyjski flag? Strasznie dużo. Kto jeszcze z Polaków? Ostatnio grało bardzo dużo Polaków, a teraz... O, gra Szparu. Wczoraj grałem z nim Buleta, jak on streamował. I właśnie mówiłem, żeby zagrał i gra. Sir Stratek, nie wiem kto to jest, jakiś mi szwide. Iwko, też nie wiem kto to jest. WP, to jest chyba Wojtek Przybylski. Miszwide również. Szachuś.pl, to rozumiem, jest pan Szachuś. Diano, nie wiem kto to jest. Aha, to jest Dawid Janaszak.
po zdjęciu widzę. Mister Gustavo, nie wiem kto to jest. No, dużo mistrzów FIDE generalnie gra z Polski. Tu jakiś 2, 3, 4, 6. Nie wiem kto to jest. No, mogę trafić na Polaka dzisiaj. Trochę tych Polaków jest. Pan Szachu chyba często w to gra. W to, czyli co? W szachy, czy w Title Tuesday? O, dobry wieczór, La Dul Zura. Mam nadzieję, że dzień ci się poprawi. Liczymy na 8 punktów. Jak będzie 8 punktów, zrobię jakiś giveaway. Na pewno. Będzie jakiś giveaway dla kogoś. Jeszcze nie wiem dla kogo, ale dla kogoś będzie. Coś rozdam. Jak zrobię te 8 punktów, bo to już wypadałoby zrobić. Nawet bez Londona. Ile trwała symultana? Jakoś w 5 godzinach się zdołałem zamknąć. 5 godzin, 50 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka. Tak jest bilans. Jakieś 8 kilometrów przeszedłem. Nie wiem ile dokładnie, bo krokomierz mi nawalił. No ale tak ocenialiśmy, trzeba by to zmierzyć, ile takie kółko miało. Oho, ten dźwięk oznacza, że minuta została. Który mam numer? No tak jak mówiłem, z 50 wyleciałem, jestem 54. Ledwo co w 60 pewnie się zmieszczę, bo jeszcze się zapisują ludzie. Nóżki po symultanie? Nie było tak tragicznie. 2 godziny później jeszcze na piłkę poszedłem, więc nie było tragedii. Okej, okay. Zaraz 100 łapek pęknie. Przydałoby się, na szczęście. Przed pierwszym ruchem stówka, żeby siadła. Widzowie. Londona nie będzie, Marcin Piotrowicz. Pewnie się spóźniłeś, ale już mówiłem, że dzisiaj trzeci Title Tuesday z rzędu, gdzie nie będę grać London System ani razu. No dobra. Czarni mi, to mogę, wiecie, to nie jest London System. Ale oszukałem system. Hetman B3 zagra i to jest kiepska pozycja czarnych. Z wyspy Many się koleś łączy, no. Co, ją skoczkiem to weźmie, tak? Kurczę, flak, no. Dobra, no. Aha. Niedobra. A tak mam. To luz. Dobra, mój pionek chyba w końcu jest zdrowym pionkiem więcej. Zaraz jeszcze go tak będę mógł gonić. Nie ma tego pola, bo goniec kontroluje. Tutaj widzimy ładnie. Ten goniec to jest taki pożyteczny goniec. Już tylko pół minuty mniej. Czas tu może mieć znaczenie, bo przeciwnik ma skoczka. Tutaj chce grać. Tak myślałem, że tak zagra. Ale zabrał sobie to pole. I nie wiem, czy tego nie wykorzystam w taki oto sposób. Tak, i po konie w 3 F6 zagram. I potem zagram wieża A8. Pasywny ruch, ale czasami trzeba zagrać pasywnie, żeby potem... Ty, a może król B6 zagram? Król B6 też wygląda przecież... Ciekawie. Tak, król B6 zagram. To mi się bardziej podoba. O, właśnie. A to tu mogę zagrać, chłopie. Co ty robisz? Drugi pionek mu pada. No i król B6 i tak mogę zagrać, więc nie wiem co on. O,
może to jednak nie było dobre. Bo tu mi teraz chce wejść. Kurczę, flag. Oj. Aha, czasu. Czas. Dobra, A5 może po prostu zagram. O, to jest pożyteczny ruch. On musi na króla uważać, bo tam czasami mu wejdzie coś takiego i się zdziwi koleś. A gdzie ta wieża mu będzie teraz zasuwać, ja się pytam. No nie. Tak to nie. Tak to nie, koleś. Tak to się nie bawimy. Ale głupi ruch wieża A3. Dobra. O, tak. Chcę kombinację kolej zrobić. Śmiało. Be my guest. O, jeszcze misklik. Dobra. To była łatwa wygrana. Koleś grał szybko i bez pojęcia. Dobrze. Dobrze, że nie było żadnych problemów większych. Co, kocie? Jest punkcik, jest dobrze. Dobry humor mam dzisiaj. Jest okej. Było słychać? Miałknięcie? Mam otwierać pozycję pionami? Ale miałem laga na początku i to mnie trochę martwi. A, w ogóle ścinało mnie, tak? Lagi były też na streamie, nie tylko na Chess.comie. Zaraz. Ale teraz jest już okej, nie? Czy dalej jest lipa? Nie no, powinno być okej z tego, co widzę. Okej, tak? No to dobrze. To dobrze, ale właśnie oby mi net nie nawalał, bo tutaj z tym zawodnikiem to ten czas nie był istotny, ale z kimś innym to już może to być istotne. Dobra, zaraz kolejna runda. Co tu się dzieje? No te wyniki na razie bez znaczenia. Ktoś pauzę tu chyba dostał. W pierwszej rundzie to nie ma wielu niespodzianek pewnie. Jeszcze nie jest update'owane. Myślicie, że to jest ten stream, kiedy zrobię to 8 punktów lub więcej? Narodicki przegrał? Kocie, sio stąd! Sio! Nie! On chce skoczyć na stół. Nie, kocie! Nie wolno! Zbój. Narodicki przegrał 2400. No kocie, no! Sio! Co za... No. Depcze mi po klawiaturze. Zaraz jeszcze jakiś skrót klawiszowy. To tak często jest. Jak kot włazi na klawiaturę, to potem... No. Wypad. Właśnie, zagrałby D4 w pierwszym. Znaczy D4 jeszcze mogę zagrać w pierwszym, widzowie. Ponieważ D4 jeszcze nie oznacza Londona. Właśnie, może zagram C4, D4. Przecież na wszystko mogę grać jakieś inne rzeczy. O, dobra, to zagram D4, ale nie Londona. Tego jeszcze nie grałem, tylko koniewcze grałem jakieś. Tak, Malkolit, możesz prosić o moda.
Ale czemu ja tego nie mogę tu zrobić? A dobra, masz już. Mówisz masz. Ej, czemu runda nie ruszyła? Może się mnie rozłączyło, czy coś? 9 minut przecież minęło. Coś jest nie teges. Może kot mnie wypisał z turnieju. Czy ja panikuję? Aha, ktoś jeszcze gra. Dobra. To by było, gdyby kot tam kliknął unregister. I znowu mam jego włosy na twarzy. Ej, no co jest? Serio jeszcze grają? A, dobra, skończyli. Zaraz ruszamy. Nie no, koniewczy zagram. Kisłow Olek. Na czym polega Title Tuesday? Co jest do wygrania? Pieniądze, sława. $700 jest za pierwsze miejsce. Chyba jest jakoś 5 nagród. Gram Benoni odwróconymi kolorami. Próbuję nie dopuścić mu do E5. Więc on teraz może zagrać tak albo tak, żeby dojść do E5. No tak to... To niekoniecznie to musi być dobre. Aha, on chce tak i tak zagrać. Chyba konie 5 mogłem zagrać, trochę zmaściłem. Kurczę no. A zaraz. Ej, to się może zgodzić. Zgadza się to? Tu. Bicie na A1, bicie na C5, bicie na B1, bicie na D6, bicie na D1, bicie na D6. I mam piona... Nie, nie mam piona więcej. No ale tam coś będzie. Widzicie, o co mi chodzi, nie? Dobra, zrobiłem primuwa, więc może nie widzicie. Jak mi zbije na B4 raz, to nie może mi na B4... Kurczę, flag, może jednak nie przechodzi. Porówno w pionach, mam parę gońców. Ten pionek nie wiadomo, czy to moc, czy słabość. Wydawało mi się, tak jak rzuciłem okiem, że moc. Ale wiecie, jak to z tym wydawaniem się jest. No i co, nie mogę tak zagrać? A, może nie. Może tak zagram. O, ten ruch. Okej. Okej. Ciekawa pozycja. Zawsze mogę tak zagrać. O, i to jest chyba moment właśnie, żebym tak zagrał. I konia na C4 wpakuję. Ta.
Tu i tu. Mógłbym szacha na d5 wtrącić w sumie. Minusem? Ej, nie wiem. Nie wiem, jak to potem przebijać. Przez f4 jakoś grać? Muszę jakoś otworzyć pozycję, bo mam parę gońców i mam fajnego pionka na d6. Może po prostu tak, tak i koń b6, tą blokadę mu jakoś zdjąć. O, ciups, co to jest? Aha, dobra, teraz szacha mu wtrącę, bo on goniec e6 chce zagrać. Szach. I tu. Toż goniec e6 by mu nic nie dało. Co ja gadam w ogóle? Dobra, mam 40 sekund więcej. To jest... Po goniec f5 króla podprowadzę, bo król to jest najgorzej stojąca moja figura. Pobronię wtedy królem pionka tu, a wieżą pójdę tu, żeby atakować tu. Taki mam plan. I się go nie wstydzę. A on nie wiem, jaki ma plan. Wydaje się, jakby grał bez planu. Dobra, konia na b6 chyba warto wpakować. A może nie? Dobra, zagram taki ruch, żeby króla podprowadzić na f2 i niech on wykonuje ruchy, co nie jest łatwe. O! To jest chyba dobra informacja dla mnie. Żebym się nie zawiesił, bo ja nie mam też rywalacyjnego czasu. Nie chce mi się wierzyć, że to jest dobre. No bez jaj. Może odejdę tym końcem. Coś czuję, że wypuszczam tę pozycję. Też macie takie wrażenie? Już to wypuściłem trochę. Nie no, powinna być dalej na pograniczu wygranej pozycja. Gońca podstawiłem. Ja pierdzielę. No nie, to już przegrałem. Niech to szlak. To jest właśnie urok skoczków na krótkim czasie. Dobra no, podstawiłem skoczka w wygranej pozycji kompletnie. Znaczy gońca. No nie. Tak, tutaj zagrać po prostu tak. Ale to nie jest taka łatwa jeszcze wygrana. Bo tak mi zagra szach, tu... Nie no, łatwa, królem idę na b6 i wygrywam. Ale dałem ciała. A nie miałem tak mało czasu, nie musiałem grać tak szybko. Zaraz, tu ten czas się przewija? Tak, przewija się. No, ja tutaj miałem 16 sekund, no. Miałem czas. Król b3 i wygrana. Szach i tu. Nie może skoczkiem odejść, bo wisi mu pion. Król wchodzi na b5 i na b6 i tu mu będzie wisiał pion. I co, tak zagra, to mu wezmę tu i będę miał dwa takie piony i koniec. Ale falstart. A tak go tutaj ustawiłem, no. Miałem lepszy czas i wygraną pozycję i lipa. Trochę brak kontroli czasu moim zdaniem wyszedł. W sensie to on miał kilka sekund, a nie ja. A tak zagrałem jak jakiś taki junior niedoświadczony.
No nic. No ale to, co powtarzałem milion razy. Taki jest urok skoczków. A on i tak to skoczek B4 szach tam znalazł na chyba... Zrobił to jak sekunda mu została, albo dwie, nie? Coś takiego. Patrzcie, tutaj miał 4 sekundy. Tu 3. Aha, no tutaj nie wiadomo ile miał. Ale gdzieś na 3 sekundach był. A najlepsze, że pierwsza myśl tu, nie? I nie chciałem tego szacha dostać. Chciałem go jeszcze tutaj zgnieść trochę. No i go zgniotłem. Ajajaj. Ale jestem zły na siebie, bo już 2 z 2 mogłem mieć, a teraz znowu będę się męczył z jakimiś słabszymi zawodnikami. Wcześniej szacha wtrąci, zamiast odchodzić gońcem. A kiedy? Nie no, nie miałem kiedy za bardzo. Nie, to było wszystko w porządku. Słabość na D4. Te moje pionki trzymają T3. Więc one się nigdzie nie ruszał. Ten na D4 jest słaby i ten na B7 jest słaby, bo tutaj goniec atakuje, nie? Więc dlatego to musi być wygrana pozycja. I coś takiego by stało i on nie ma co za bardzo grać, no. Skoczkiem nie może odejść z 2 powodów. Tutaj wisi i tutaj wisi. Tak. Czy to jest turniej rankingowy? No rankingowy na czeskomie, no w sensie ten ranking internetowy. Nic więcej oczywiście tutaj nie ma. Strasznie długo te rundy dzisiaj idą, nie? 11, 21 minut minęło i jeszcze się nie zaczęła trzecia runda. Czy nie ma przycisku analiza? Pewnie jest, ale ja z komputerem nie lubię analizować. Zresztą tu nie trzeba komputera, żeby wiedzieć, że pozycja jest wygrana kompletnie. No nic. Najgorsze jest to, że po porażce gram zawsze gorzej. Więc teraz jest kluczowa runda, drodzy widzowie. Żeby wygrać i... I się trochę podbudować. Teraz chyba A6 zagram na E4. Nie no dobra, zagram coś normalnego. Czemu D4 nie zagrałem? No bo jak nie mam i tak nie grać Londona, to po co D4 mam grać? To już wolę grać jakieś takie inne rzeczy, gdzie jest więcej swojej gry. Tutaj ten po B4... Fajnie mi się wszystko zgodziło. To musi być przewaga białych. Ten pionek na D6 jest nie do zdobycia, bo zawsze mam C5. Ten na D4 jest słaby, no jak E5 zostanie zagrane. I ten na B7 przede wszystkim jest słaby. No i mam więcej przestrzeni. No wszystko pięknie tutaj się układało. Jeszcze jakieś partie, tak? Są. Czemu to się nie odświeża? A, tu. Ty, patrzcie, 3 skoczki są. Aha, bo on musi na primowach jechać praktycznie. Co to jest w ogóle? Znowu mu ten król ucieknie. Chłopie. Remis, pewnie 50 ruchów. 207 ruchów. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? A zapatował po prostu, zapatował. Teraz popatrzyłem na pozycję. Ale jaja. Widzieliście to? Kokolasticotte. Mistrz międzynarodowy. Taki niski ranking. Może jakiś emeryt szachowy. Nie, nie zagram Dawid Londona. Nie ma szans. Trzeba się rozwijać. Stawiam na rozwój. Wiem, że trochę za późno na to, ale... Co mi tam? O, źle zagrałem. A nie, dobrze zagrałem.
Chyba. Za szybko gram chyba. Defense. Będzie defense. Mam minutę więcej. Więc liczę, że będę się bronił tak długo, aż mu zostanie parę sekund. I wtedy nawet jak będzie miał wygraną, to ją przeoczy. Tak jest plan arcymistrzowski. Nie powinienem tego otwierać. Oj. Kurczę, flag. Nie powinienem otwierać pozycji. To będzie defense. Może B5 zagram? O. Żeby tu nie zagrał. Może to jakoś po białych polach się pobroni samo. Zaraz będę kontrował jakieś H6, G5 może przeprowadzę. Pseudo kontra. O kurczę, flag, tego nie widziałem. Ale ze mnie fujara. Ula lila lala. Ale mnie tu dojechał. Chyba rzeczywiście za szybko grałem. To co, kaplica, no. No teraz będę miał jeden z trzech. To będzie tyle. Jeśli chodzi o robienie jakiegoś wyniku sensownego. H6 G5, to se kontrę wymyśliłem. H6 G5. Aj. Ale kaszana. H6 G5. I pomyśleć, że to się wszystko kameruje. Nie będę was oszukiwał, drodzy widzowie. Sytuacja nie jest łatwa, aczkolwiek do tego pionka B5 jeszcze będę się dobierał, więc wiecie. Minutę 24 nad jednym ruchem myślałem. Dobra, ma 40 parę sekund, jest nadzieja. On nie ma tego gońca, jak włączyć do gry póki co, i skoczka. I na tym polega... No, on teraz chce zbić, wejść skoczkiem, żeby po biciu otworzyć gońca, nie? A czemu ja nie mogę bić na C1? Aha, bo on zbije gońcem i gońca tu przerzuci. Dobra, powinienem mniej rysować, więcej myśleć. F6? Może F6 ma sens. Jakkolwiek głęboko ukryty by nie był. Dobra. Oj, koń H4 on tam jeszcze ma czasami. Dobra, będziemy myśleć później.
Kurczę, flak. Też mam mało czasu. Aj, mam mało czasu. Panik mode się włączył. Oj, goniec A5 chce mi grać. Ej, ja mam teraz mniej czasu niż on. Co za wstyd. Ups. Goniec A5 chciał. Ojej, koń E5 mi wchodzi. Tu? A, goniec C5 mi zagra. Dobra. Jazda. A, i wieża bije B6 i koniec. Oj, nie zauważył. Nie, żeby to coś zmieniało. A, czas. Ojej, nie. Ale dałem ciała. Jeden z trzech. Podstawiłem C4, no. Nie no. Czemu tak jest, że jak się czuję średnio, to gram dobrze, a jak mam dobry humor, to gram jak ciapa. Tutaj podstawiłem, no. C4, cała pozycja poszła się... Tak, H6, no po prostu poezja. Zagrać tutaj cokolwiek, wieża B8 mogłem zagrać. I nie ma C4, bo po prostu bije, nie? I on tutaj nic nie ma w tej pozycji, to jest najlepsze. Ale dałem ciała. Wieża B8 i luz pozycja. Ten pionek na B5 jest nie do ruszenia, bo skoczek go ładnie broni. Pionek na A6 tylko mu blokuje linię A. Pole C4 jest super kontrolowane. No, a ja zagram od ręki H6 po sekundzie namysłu, z tego co pamiętam. No, i C4 przegapiłem. A po tym C4 już nie ma. Bo bije. No i tutaj bym go, wiecie, powoli robił progres. Zagrał wieża B6, wieża C8, może nawet wieża C6. Przykleił mu się tu do słabości. Na A6 w odpowiednim momencie wziął. Ciekawe, jak komp ocenia tę pozycję. Aż włączy analizę. Nie tu. Dokładność 75% miałem. Super. Ale ja chcę ten. O co chodzi? Analiza. H6 na pomarańczowo, widzicie? I po H6 jest plus 3. A, plus 1 aż ma. Myślałem, że... A, wieża B8, no właśnie, najlepsze jest. No... O, poczekajcie, bo już gram. Dobra, to teraz muszę wygrać milion z rzędu, żeby nie było kompromitacji. Jak przegram jeszcze jedną, to chyba się wycofam. Dobra, zagram taką lipę. W tym debiucie chyba... Przegrałem na symultanie. Znaczy debiucie. To ciężko nazwać debiutem. Nie ma czegoś takiego. Zresztą to widać po czasie namysłu tego kolesia. Nie mogłem zbić na... Co jest?
Nie mogłem zbić na C4 wtedy, bo tam hetman B7 było na końcu. Tutaj jakieś może zagrać. A jak przegram tę partię, to serio się wycofuję i gram z widzami. O, już gram z jakimś 2-366 mistrzem FIDE. To już byłby przypał. Tu, aha. Może, nie no, biał Polaka nie mogę oddać. Co, już problemem? Koń B4 jakieś? Nie, nie ma koń B4. No tu mi zbije. To mogę primowa w sumie zrobić. Skulonowałem partię? Co to znaczy? O, siema Marencello. Przyszedłeś akurat jak daje ciała. Tak, jak teraz jak zrobię 5 rzędowych muszę wygrać, żeby tak wrócić do jakiegoś wyniku. Okej. Okay. 5 rzędowych, widzowie. A już stoję trochę gorzej może nawet. Zobaczymy. O co chodzi w Title Tuesday? Jak się wygrywa i jakie są nagrody? Nie wiem, jak się wygrywa domino. Ja tu nie jestem od tego. A nagrody jest, wiem, że jest $700 za pierwsze miejsce. Jest jakieś 5 nagród albo 6. Szczerze mówiąc, nigdy nie patrzyłem, ponieważ nagroda mi nie groziła jeszcze. Co, on tyle czasu myślał nad takim ruchem? Aha, już wiem czemu. Bo tu i on chce mi wziąć. Jak wezmę wieżę, on mi weźmie tu i mi na końcu na D2 weźmie. No ale co tam? Można roszadę zrobić po 5 sekundach namysłu. Ej, dobra. Tam będzie jakaś rekompensata. Oby. Dobra, niech se to bierze. Nawet mógłbym pionkiem tu bić, a... O, tego nie widziałem. Wtrącenia jeszcze. Co? A, i teraz weźmie. Ej, nie kumam, o co typowi chodzi. Dobra. Nie wiem, o co kolesiowi chodzi w ogóle w tej partii. Nie mogę tego nie wygrać. Nie stoję tutaj lepiej. Może minimalnie. Ale... Aha, zaraz, bo on jeszcze tak chce grać. Nie chce tak grać. Może chce? A może nie chce? Dobra. Coś czuję, że coś podstawię. Też macie takie przeczucie? Po prostu wygram na czas. Będę grał na załapańce. On będzie zużywał czas. Taką mam strategię z 2366. To nie jest śmieszne. Tu. Co, A3? On chce, żebym A3 zagrał. No to zagram. Jak chce, to zagram. Co, tu? Bez sensu. Może tu? Też bez sensu. B6 wymuszę. Nie wiem, czy to słusznie, ale i wtedy na C1 pójdę. Intuicja mi podpowiada, że wymuszenie B6 jest dla mnie ok. Nie wymusiłem B6, jak widać na załączonym obrazku. Aha, i koń C3 mi grozi. No w sumie ja zagrał dobrze. Ja zagrałem źle. Tu? Wtedy mi w końcu tu weźmie. Ty, może ten koleś jest dobry, tylko kurczę, ja o tym nie wiem.
Nie, dobra, bo zaraz będę miał gorszy czas. Rzuciłem na ten ruch okiem. Nie mogę tu? Kurczę, koń D2 ma na koń... Nie ma. Dobra, kurczę, nie wiem. Powiedzmy, że mogę. Koń D2 ma. Powiedziałem, że ma koń D2 i miał koń D2, ale nie, dobra, to jeszcze nie jest koniec. Kurde, mógłbym bić. Mam pionka więcej, nie? Nie! Nie miałem teraz bić. Kurczę, flak, co ja zrobiłem? Ja no, mam przegraną pionkówkę. Ty ludzie, ja to naprawdę przegrałem, serio. Ja pierdzielę. No i dobra, chyba tego nie przegrałem jakimś cudem. Ty, ja to jeszcze wygrałem. Ale po prostu... żenada. Poddaj się, no. To jest partia, którą spokojnie, nie wiem czy jeszcze jest Mariancello, ale Mariancello mógłby ją wziąć i dać tytuł Jak nie grać w szachy. I to jest z obydwu stron Jak nie grać w szachy. Cała partia była bez sensu, aż jestem ciekaw jaka była zgodność z komputerem. Zaraz to zobaczę, analiza. No, jaka była zgodność? Obstawiamy, szybko. Nie była taka fatalna. Znaczy no, dwa błędy aż. Znaczy te czerwone błędy. Przeoczone zwycięstwo 2. Błąd 2. Pomarańczowy błąd 1. Niedokładność 1. Co znaczy ruch książkowy? A co jak ktoś, jak książka jest beznadziejna, to też jest ruch książkowy, tak? Jesus. Duża nawet. Nie no, poniżej 90% to nie jest duża. Najważniejsze to mieć dystans do siebie. Tak napisaliście na czacie. Kurczę, ale ciężko mi mieć dystans, jak wydawało mi się, że potrafię grać w grę, po czym robię takie rzeczy, no ludzie. Ten też ładnie tą pionkówkę zagrał. Tu E6 wystarczyło zagrać. No ale mniejsza o to. Ale wcześniej... Tak, nie bić na F6, tylko mogę podejść królem, tak? Mam hetmanówkę z pionem więcej. I luz. Niech on mi zbije i połączy mi pionki. A tutaj mi się chyba wszystko przez przypadek zgodziło. Chociaż tutaj E6. Tak z daleka patrzyłem, że E6 powinien mieć... Po co E6? Żebym zbił hetmanem i żeby ten skoczek mógł tutaj wtedy wyjrzeć. No ale tak czułem, że tego nie zobaczę. Koń E5 tu, a może tutaj coś innego? Aha!
Przecież mogłem skoczkiem zbić. Skoczkiem zbić, zbić do spodu i na końcu F3. Brawo dla mnie. Chyba, że ma tak. Tak. Aha, nie, nie ma tak, bo tak, to szach i potem bije tu. No, to miałem bić po prostu na F7 i koniec. Tu, tu, tu i tu. I widły, i koniec. Ale to by trzeba policzyć warent, drodzy widzowie. Na całe ile? 3 ruchy? A to dzisiaj chyba jest ponad moje siły. Coś tak podejrzewam, że jeszcze parę takich partii i na tym szkoleniu, co w środę się rozpoczyna, to ja będę słuchał tego, co Artur albo Broda mówią, a sam nie będę prowadził wykładu. Miałem genialny ruch gdzieś? Nie. Serio? Tam było coś napisane, że genialny ruch, czy o co chodzi? Czy tamten kolej zrobił? Ej, to z chęcią zobaczę, bo nigdy nie analizowałem i wiem, że czasami genialny ruch to jest jakiś taki prostacki ruch, więc... Bo widziałem już kilka, jak wklejaliście na necie. Jak mam to zrobić? W partiach pewnie. A, teraz czwarta runda była, więc jest trochę czasu. Partie. Gry. Co, tu miałem genialny ruch? Serio? Czy on miał? On miał genialny ruch. No właśnie. Już się podpaliłem, że... To jaki on miał genialny ruch? Co to miałem? Analiza, tak? Skoczek F3 jest książkowym ruchem. To na jakiś kolor powinien być ten genialny ruch? Momenty? Nie, raport. A jest, rzeczywiście, miał genialny ruch. Hetman bije F7, to jest genialny ruch. Czaicie? Na czym polega jego genialność? Aha, że skoczek E3 nie bić, tylko bić na F7, tak? No dobra. Chyba 95% widzów by tu zagrało. Aczkolwiek tak, wtrącenie na E3 rzeczywiście może się narzucać, że po biciu wtedy dopiero zbić na F7. Tylko, że wtedy ja biję na B7 i pionek C zasuwa, nie? Dlatego hetman F7 jest genialnym ruchem. Ty patrzcie, tutaj nie mam wygranej teoretycznie. Znaczy po hetman F6 już musi być wygrana. Właśnie, król bije F1 i tam... A król G8, tak? I remis. Ciekawe. No tak, hetman B3 ma. Co zrobić? Ej, zaraz, bo tu mam parę okien otwartych. Dwa z czterech. Jeszcze cztery wygrane z rzędu. A patrzcie, jak ja się męczyłem z jakimiś 2-366. Ciekawe, czy za tydzień będę grał. O, za tydzień prawdopodobnie będę gdzieś w trasie. Będę spał poza domem. I wtedy zagram offline. Title tutaj. Może na tym, na Discordzie zrobię taki kameralny, wiecie? Zrobię na Discordzie kameralny stream. Albo zagram offline i zobaczymy, jak mi pójdzie. Pam, param, pam, pam. Co was słychać w ogóle, widzowie? Poudaję, że mnie to obchodzi. Możecie napisać, co się zmieniło w waszym życiu. Jakieś dobre, złe momenty. No nie, nawet włosko to jest w wodzie. Git u was? Uuu,
Maciek 3-2. To niedobrze. Czy dobrze? Czasami to dobrze. Może obecnie uważasz, że niedobrze, ale może za tydzień, dwa, 40 uznasz, że dobrze. Kuba Gepard. Dobra, gramy te moje systemiki. Przechodzimy do klasycznego Philidora. Czuję, że moim przeciwnikiem jest taki 55-letni mistrz międzynarodowy. Ze zrozumieniem, ale brak ogrania. H6? To nie wiem. Dzięki, Tadek Nudel. Może mam już jakiś udar za donata. Dzięki za to, że trzymasz kciuki. Tadek Dunel, powiedziałem. Co, tutaj chce mi jakoś wejść? Kurczę, flag. Boimy się tego, czy się nie boimy? Nie boimy się. Okej. Okay. Takie klimaty jak z włoskiej, nie? Patrzcie, ta struktura pionowa, jakbym grał białymi, to tak się tam pionki ustawało. Tylko ten... Co jest? Się podstawiłem? Nie. Aha, on teraz też chce. I skoczki też jakby we włoskiej, nie? Tutaj lawirują. Co by tu zagrał Tal? Tal na szczęście nie musiał grać takich beznadziejnych pozycji. Tu? Dobra. Wygląda dobrze. No nie. Nie wierzę, że to działa. Aczkolwiek nie zdziwię się, jeśli działa. Mogę tu? Tu, tam, nie mogę. Ale mu się zgodziło tam. Ciekawe, czy on wie, że mu się zgodziło. Ty, ja mam 1,5 minuty. Ruch. Zbigniewie. Tu, bez sensu. A może nie? Dobra. Ten goniec mnie wkurza. Trzeba go wymienić. Ale mam czaska prawy. Czy to wtrącenie? Aha, tu? O kurczę, flag, tego nie widziałem. O. To będzie boleć. I C4 mi zagra. Nie. Tu. Albo tu. No i co, przegraną mam, tak? Świetnie. Po prostu świetnie.
20 sekund i przegrana pozycja. A, i koń F6 jeszcze postawiłem. 2 z 5, drodzy widzowie. 2 z 5. Nie wiem, co wam powiedzieć. Gram tragicznie. Przegram 24 ruchy. I wiem, gdzie źle zagrałem. To było dobrze. Goniec E6 to była głupota na maksa. Tak mogłem zagrać. I mam parę gońców. Jejku. Nie wiem, grać dalej, czy się wycofać i grać z widzami. Musiałbym zrobić teraz 6-6, żeby zrobić 8 punktów. G6, przegonić mu skoczka i potem coś sobie grać, tak? Tutaj pewnie nawet lepiej stoję. Zaraz zobaczymy. Ja już muszę się wspomagać kompem, bo już nic nie widzę. 77% dokładności miałem. Dobra, analiza. A, koń F4 było słaby? Nie wierzę. A, tutaj jest równa po B5, czego... Przycina net, tak? Okej, okay, na Twitchu działa, na YouTubie padło. A, poczekaj zaraz. Może trzeba odświeżyć. Nie no, działa. Stream się dopasowuje do mojego poziomu gry. 2 z 5. Tak źle? Ja chyba nigdy nie miałem gorzej niż 2,5 z 4, tak mi się wydaje. Nawet 2 z 4 nigdy nie zacząłem, a teraz mam 2 z 5. Dobra, gram tak długo, widzowie. Chyba jak długo będę miał nadzieję na 7,5, który jest wynikiem... Na tym dystansie oczywiście złym, ale wiecie, 7,5 to jest tylko pół mniej od 8. Jak przegram jeszcze jedną, to pogram z wami. Będzie lepiej. A w sobotę przypominam, że jadę na Puchar Polski. Znaczy jadę w piątek, a gram w sobotę. Ale to jest generalnie dobry omen, że teraz gram źle, bo bardziej się skoncentruję w sobotę. Przynajmniej tak sobie muszę to tłumaczyć. Ej, właśnie, ten koleś, z którym grałem, kto to jest? Stawiam, że to jest jakiś starszy koleś, znaczy przeciwnik. A, nie jest nawet napisane, jak się nazywa. Ojej, jeszcze jakiś z Armenii zawodnik. To zawsze groźni są. Ormianie. Na wszystko D6 gram, zauważyliście? Nie! London? Ludzie. Koleś mi Londona zapodał. Co za dno. Wymienimy hecie i zremisujemy. Taki jest plan. Jak ja nienawidzę, jak ktoś mi Londona gra. Co to za debiut w ogóle? Jestem w ogóle bez kilku temp. Jeszcze nie mam tego zagranego, a on już ma.
Tu. No to ja gram C5, jak on nie chce. To się będę ograniczać. Czy ja czegoś nie podstawiłem? Czy nie może G4 mi zagrać? Tu. Kurczę, chyba muszę być skoczkiem, a nie chciałem być skoczkiem. No właśnie, on G4 wcześniej mógł grać chyba. Ma parę gońców. No, pozycja jest równa obiektywnie. Ale wolę czasami stać nawet gorzej, byle tylko była jakaś szansa gry, wiecie, na wygraną. A tutaj generalnie... Te szanse są czysto iluzoryczne. G5 to musi być dobry ruch. Żeby ten pionek mi nigdy tu nie wisiał, bo mi się marzy odejść skoczkiem, nawet już to zrobię, i zagrać F6 i mu tego konia tam, wiecie, do porządku doprowadzić. Niech on się gdzieś tu pałęta na G6. Zaraz F4 zagra, bo się kapnął, że... Nie kapnął się? Może tak najpierw zagram. O. Ma to sens? Chyba głęboko ukryty. Oj. Tu? Mnie ta jego decyzja trochę zdziwiła, muszę wam powiedzieć. Co nie znaczy, że zagrał źle. Już niczego nie jestem pewny dzisiaj. Ej, dobra, bo mam tyle czasu, że to szkoda gadać. Muszę przyspieszyć. Muszę uważać na to pole w przyszłości, żeby nie podstawić jakiegoś motywu. Mam pół minuty mniej. Gońcem tu chcę na A3 wyjść i linię C opanować. Taki mam chytry plan. Nie wiem, co jak mi tu zagra. Kurczę, flag. Widziałem, że to może zagrać, ale to tak trochę olałem, szczerze mówiąc. Tu pójdę? O, widzicie? I już tutaj się ten... Aha, i po tym on chce zagrać tutaj, co jest mega chytre. I mega dobre, niestety. Dobra, no. Dobra, koniem na C6 przejdę. Co mi to da? To może oddam tego pionka na B7? A tutaj? Serio? Działa? Tu? Nie, no jak? Przecież mogę tak. Kurczę, flak. No nie gadajcie, że to działa. Dobra, nie wiem, spanikowałem trochę.
12 sekund. Nie będzie łatwo. Co ja dzisiaj za szopkę odstawiam? Pionka mogłem wziąć chyba. Niech toż. Powoli go tu ustawiam, ale nie wiem jak zrobić progres i to jest mi szkopu. Aha, tu, tu i tu. Dobra, już wiem. I tu. Tu? A, mało czasu. Dobra, no wygrałem, ale w takich męczarniach, że to szkoda gadać. Dobra, jeszcze nie wygrałem, bo ja już tak mówię, że wygrałem. A wiemy, co się przy skoczkach dzieje. Dobra, teraz już wygrałem. Ale w końcówce go ładnie ustawiłem. Z tego mogę być zadowolony. Tutaj źle tymi pionkami zaczął łazić. Zepchnąłem mu tego skoczka. Goniec na D6, słabość na H3 ma. I teraz patrzcie, nie ma, tym nie może się ruszyć. Tym i tym. A skoczek może tylko przejść tu. I tu, skąd dalej nie może się nigdzie ruszyć. Więc tutaj go generalnie ustawiłem, no ale... No i tutaj z takim pionkiem zaawansowanym to wiadomo, że jest wygrana. Tu się zastanawiałem, czy po tym nie wygrywam, ale wiecie. Dobra, ile mam? 50%. 3 z 6. Wymienny Słowian, żeby za dużo nie myśleć. To nie jest Londyn. Pozycja jest podobna, bo mam tak ustawione figury. A tu nie mogę bić? O co chodzi? To tu mam chyba, tak? Chyba tak musi grać. To bije tu, szach, tu. Tu i tu. Wisi mu tu i grozi mu goniec B5. To powinna być wygrana. No bo goniec B5 mu grozi, o to chodzi. I jak się zasłoni skoczkiem, to bije mu na D7 i po biciu hetmanem mu wieża spada. Więc koleś chyba coś tu... Znaczy przeciwnik. Coś tu zmaścił. Gdzie tym królem odejść? Za szybko zagrałem. Trzeba było coś policzyć. Nie wiem, gdzie mi się tak spieszy dzisiaj.
No i co jest po tym? Tu już wszystko wygrywa. Tylko trzeba jeszcze zagrać prawidłowe wszystko. Mogę nawet zbić do spodu na D7 i tutaj zbić. A nie, nie mogę, bo mi tu wisi. No, to bym zagrał. Wszystko wygrywa. Romantyczne szachy. Co tu mi pewnie weźmie? Nie no. Sorry, tu wygrywa serio wszystko. Dobra, tu. Mogę zagrać jakiegoś ładnego mata, szukam. Szach na pewno jest dobry, żeby zagrać, żeby króla tu nie wypuszczać, bo mogę tak zagrać i wygrać. Ale... No mata tu nie znajdę. Dobra, no chcę wymusić F6, żeby po szachu on musiał zejść tu. Aha, na D6 jeszcze może pójść. Tu trzeba mata wtedy znaleźć. Tu. Tu. Ale jaja. I gdzie jest Elmat? Ej, nie widzę tego mata. Koń B5. Ej, dobra, bo ja zaraz ten. Dobra, dam tu szacha. Nie zaszkodzi. Pewnie. Czemu się poddał? Tu jeszcze miał. Tu. Nie widziałem mata. Dobra, tu. Liczyłem coś takiego. Tu, tu. I teraz muszę dać jakiegoś podwójnego szacha tym skoczkiem. Tu albo tu. Wydaje się tu intuicyjnie lepszy. On musi tu. I co? Tu. To tu. Aha! I tu jest. Skoczek wraca. Tu i tu. Tak się miało zakończyć. Ej, no ale goniec F4... Przecież po goniec F4 mógł zagrać E5. Tam jest mat? Przecież po tym... Po tym tu ma tu. I tutaj jest też gdzieś mat, tak? A nie widzę gdzie. Kurczę, flag. No pewnie gdzieś jest. No dobra, no ale tutaj był właśnie taki mat. Szach, tu. Tu podwójny szach od skoczka i od hetmana. Musi tu. I szach. Musi tu i szach. Musi tu i mat. Takie rzeczy w wymiennym Słowianie się zdarzają. Fajnie, gdybym tego nie wygrał.
No to przynajmniej jakaś partia taka dla publiczności siadła, wiecie, coś widowiskowego. Tak, Hetman B3 też mat, ale pionkiem, jak można Edgar dać mata, to wiadomo, że pionkiem trzeba dać mata, nie Hetmanem. No dobra, ta partia nie była trudna. Ile było rund? 7, tak? Mam 4 z 7, mam ponad 50%, po raz drugi w tym turnieju. Miałem jeden z jednego. Kto tam prowadzi w ogóle? Hikaru ma 7 z 7. I Badur ma 7 z 7. No, trzymam kciuki za Badura. Jestem w pierwszej setce? Oj, może mnie nie być w pierwszej setce. Nie, nie jestem w pierwszej setce. Tu jeszcze 4 z 6 mają. Atakujemy pierwszą setkę niedługo. Tak, przez to, że ta partia... Chociaż nie, no w sumie trochę i tak graliśmy. Na końcu zostało po 40 sekund. Ciekawe, ilu Polaków mnie wyprzedza. O, tam był już jeden jakiś. 5-7 chyba miał. Tak. Dawid Janaszak. I pewnie jeszcze po 4,5 mają ludzie. Jest moc? Oj, Edgar, do mocy to jeszcze naprawdę jest daleko. Jeszcze 4 z rzędu wygram. Jaka jest szansa na to, że wygram 4 rzędowe? Jakieś 5%. Może mniej nawet. Jakieś... Zaraz. Powiedzmy w dwóch partiach będę faworytem. A może w trzeciej też będę faworytem, ale już niedużym. I w ostatniej będę dobierany nawet, jak wygram te rzędowe. Więc no jakieś 2-3% szans. Cztery punkty uciłane. Widzowie, następnym razem zrobię 8 na bank. Obiecuję wam to. Tylko następny turniej będę grał za 2 tygodnie. Online, bo offline, w sensie nie streamując, zagram może za tydzień. A może odpalę w sumie streama z laptopa gdzieś z Polski. W sumie na początku streamowałem z tego laptopa, się przegrzewał. Niesamowicie się przegrzewał. I teraz w ogóle mam czasami problemy z kartą graficzną, że mi się czarny ekran robi na laptopie i nie wyłącza się komp, tylko się robi czarny ekran i parę razy jak kliknę włącz, wyłącz, to wtedy się wraca, ale w losowym momencie, czasami to zajmuje 20 sekund, no czasami 3 minuty. Dzięki Pianczek za donata. Podtrzymujesz na duchu, chociaż słów żadnych tutaj nie napisałeś, to wiem, że kibicujesz. Tak, Zgniatarz Galaktyk wygrał ktoś w Gliwicach. Kolega miał na imię... Kurczę flak, przecież pamiętałem. Zremisował Antek, a wygrał... Nie pamiętam, ale pamiętałem. Zaraz sprawdzę, kto wygrał. Nie. Wiktor, właśnie. No, imię zobowiązuje. Jak miał na imię Wiktor, to wygrał. Dobra, gramy. O, jakiś Hindus. 2516. Z takim wysokim rankingiem chyba jeszcze dzisiaj nie grałem. Dobra, z Hindusem na dymy idziemy. Hindus to pewnie w 4 mi zagra. Oni grają agresywnie.
Będę grał defense. Całą partię. No, jednak nie. Pół minuty więcej mam. Może tu? Ma to sens? Nie ma. Chociaż... Kurczę, to miało sens. Dzięki, Łukasz Nowak, za donata. No, pewnie chciałbyś, żeby te emocje jednak były trochę bardziej pozytywne. No ale trudno. Dzisiaj postawa fatalna. Musicie to jakoś znieść. Ja znoszę to i wy zniesiecie. Ale dzięki, Łukasz. Jeszcze wierzę w te 8 punktów. 4 z 4. Nie takie rzeczy świat widział. Co on tyle myśli? Teraz tu zagra. Tu F4 może na mnie jechać, ale ja chcę, żeby on na mnie jechał. Ja tam z konterki się gdzieś ustawię i go będę smyrać. O, dobra, jak on wycofkę robi, to jest moment, żeby uderzyć tutaj w centrum. Chyba. Nie wiem, tak mnie uczyli. C3 może zagrać. No to wtedy, nie wiem, wieżę pociągnę. A, tutaj. I co? Teraz C3. Koleś w ogóle olewa mnie. Nie mogę tak zagrać? No, moim zdaniem mogę. Bo tutaj mu wisi, tu mu wisi. Po biciu odbije po prostu gońcem. Na B2 nie ma co tam bić. Okej. Okay. Wypakowujemy się figurami powoli. 1,5 minuty więcej. To jest mój główny atut. W tej pozycji nie ukrywam. Zaczął w końcu jechać. Kiedyś musiał, nie? Tu to ma sens? Średni, szczerze mówiąc. Dobra. Bez hetmanów będzie bezpieczniej. Ale on nie wymieni. Właśnie. I tu chce grać i jechać na mnie. Kurczę, felek. Dobra, wymienię jego aktywnego skoczka za mojego pasywnego. To nie może być zła decyzja. Koń G4 zaraz mi tu podciągnie. Aj. Długo myśli, więc coś szykuje. A teraz po koń G4 wymienię hetmany i mata nie dostanę. I go tam w końcówce wysmyram gdzieś. Podobnie po tym ruchu. Końcówka jest równa. Może stoję ciut przyjemniej. Oj, chłopie.
Kurczę, flak, nic tu nie ma. Bez sensu zagrałem. Aj. Bez pomysłu tu gram. A tu nie ma? Nie, nie ma. Szkoda. Gdzieś się powinien majtnąć, nie? Na czas. Koń G3 miałem. Ale ze mnie fujara. Ale ze mnie fujara. Ludzie. Bez sensu. Kurde, coś mi tu lata. Jeee, zwycięstwo na czas. Musiał gdzieś tu na czas przegrać. Ta jedna sekunda dodawana to jest mało. Czyli strategia była od początku dobra. Wymienić hetmany, mieć trochę lepszą końcówkę, stwarzać pseudo groźby. Znaczy nie pseudo, tam miał koń G3, miałem zresztą, jakoś mogłem zdobyć. I na czas, dobra, jest 5 z 8. Wydobywamy się powoli z tego... z tego grobowca szachowego. Dobra, jest... nie ma tragedii. A zobaczmy jak tam ten... Hikaru. Wygrał. Biedny Badur. No, to Hikaru idzie na komplet może drugi raz w historii. 8 z 8 jeszcze musi zrobić 3 z 3. A ja już chyba pukam do pierwszej setki. Powoli, bardzo powoli. Może nie, no z moją wartościowością to... Może już jestem w setce. Nie, nie będzie mnie w setce. O, 96. Zaraz pewnie spadnę, jak jeszcze pokończę partię. Dzięki, Pianczak, na muchozol. No właśnie tutaj najpierw włosy mi się przyklejały do twarzy mojego kota. Teraz muchy. Ale gram źle nie przez to. Ale widzicie? Dzisiaj gram szybko. To jest taki plus, że generalnie w każdej partii mam... Bywało, że miałem minutę, półtorej więcej, tylko właśnie... No to jest ryzyko czasami, jak się gra za szybko, że się babole zrobi. Może tych buletów za dużo grałem. Giga słowo dla widza? Muchozol, nerwosol. Tak, parę rzeczy by się przydało. Suplesę wezmę. Viva! Wiecie, to jest dobre, bo tu jest szafran. I szafran dobrze działa na produkcję dopaminy. Zaraz. I właśnie muszę sobie tą Vivę wziąć. Generalnie poprawia działanie układu nerwowego, wiecie? I ostatnio zaniedbałem branie tego. Teraz będę brał to garściami. O, jeszcze jakiś Piotrek 1979 też jest przede mną. Wszyscy są przede mną. Muszę jeszcze zrobić co najmniej 2,5 z 3. To już będzie taki wynik. Jak zrobię 7,5, będę w niebo wzięty po starcie 2 z 5. No, co z tą rundą? A, bo było 8 partii, to jest ten, przerwa.
Ej, wiecie co? Ja sobie serio to ubiwę wezmę. Wodę, żeby popić. No. Bo tak czasami jest, że wezmę później i potem się zapomina. Jakie suple? Polecam? No od Zinzino oczywiście. Dawid D. Nigdy się praktycznie niczym nie suplementowałem. Dopiero właśnie jak zostałem wprowadzony w świat, kurczę, supli przez Zinzino, to się kapnąłem na własnej skórze. Ile to korzyści. W szczególności jak się człowiek odżywia tak beznadziejnie jak ja. To właśnie wtedy, jak ktoś się dobrze odżywia, super ten, dba o dietę, to nie musi nic brać. Ale jak ktoś się odżywia źle, to suple są wskazane. Tak, nowy mikrofon, zgadza się. Znaczy nowy. Już tak od miesiąca jakoś ten mikrofon mam. Yeti, jakoś się nazywa. Yeti X. Jest świetny. Wcześniej miałem tutaj to z takim, takie ramię tu było i to mnie wkurzało, zasłaniało w ogóle. A teraz mam przed sobą mały mikrofonik. Jakość dźwięku jest dużo lepsza podobno. Ładny jest w ogóle. Jestem w niebo wzięty. Tak, słuchawki też są względnie nowe. W sensie wtedy, co mikrofon zacząłem używać. No dobra. Tu znowu ten z Kazachstanu, ten dobry zawodnik. Jakiś Polak ma 6 punktów? Nie, ale ktoś pewnie ma 5,5, podejrzewam. Szachuś.pl ma 5,5. Patrzcie, jak tutaj walczy w czołówce. Nawet ma dobrą wartościowość. A nie, nie ma dobrej wartościowości. Znaczy ma dużo lepszą od mojej, ale to akurat nie jest trudne. No dobra, walczę, żeby być najlepszym Polakiem. Jeszcze mam nadzieję. Myślałeś, że Zinzino to marka odzieżowa? Ej, odzież też robią spoko, ale no wiadomo, że raczej suple. Co mam na myśli złe odżywianie? Ja generalnie słodycze bardzo lubię jeść. To jest minus. Dużo przetworzonego żarcia jem. I właśnie ryby lubię jeść, ale ryby też często są przetworzone i nie mają właśnie tej omegi 3 w sobie. Dlatego jak sobie zrobiłem teścik na zawartość omegi 3 w organizmie, to mi pokazało, widziałem już kilkadziesiąt wyników różnych osób. No i widziałem tylko jeden gorszy wynik od mojego. Miałem fatalny, a teraz mam jeden z najlepszych. Więc wiecie, zrobiłem sobie teścik, potem zacząłem się suplementować i zrobiłem drugi teścik. I czarno na białym efekt pokazało. To jest plus. No spróbuję 8 punktów zrobić, spróbuję widzowie, ale to jeszcze teraz się schody tak naprawdę zaczynają, bo teraz grałem jeszcze naprawdę z słabymi graczami. I teraz będę grał już coraz bardziej kumatymi. No zobaczymy. No, Edgar nie jest tak do końca, jak mówisz. Ale nie wszystko biorę w tapsach. Olej biorę płynny, na przykład. Na ile starcza bateria w słuchawkach? Nie wiem, nie próbowałem, Szymonie, właśnie jeszcze. Może kiedyś tak zrobię, że naładuję na maksa i nie będę ładował i zobaczę. No, tego nie robię, no bo nie chcę, żeby mi to padło w trakcie streamu. Omega jest dobra na nadgarstku? No wiem, też jest dobra. O, z arcymistrzem gram.
Maksim Nowik. Czy to był Nowikow chyba to jest? A nie, Nowikow był Stanislas. Stanisław znaczy się. Dobra, zagramy tak. Oj nie, ja Grunfelda nie znam. O tym nie pomyślałem, że mi może Grunfelda zagrać. Dobra, taki wariant jest, to wiem. Kurczę, ale on to będzie znał. Tu i tu się grało. I szach? I tu? No dobra, tak się grało, ale on gra tak szybko, że on chyba wie, że tak się gra. No i mi już się teoria skończyła. Źle debiut wybrałem, widzowie. Źle debiut wybrałem. Koleś ma parę gońców, znaczy przeciwnik, przepraszam. Ej, hetmany jeszcze mi teraz wymienił z Kubany. Mam gorszy czas i pozycję bez szału. Dobra. Zobaczymy, jak te końcówki gram. To będzie test. Co tego się szykuje? Tu. Nie wiem na co to. Znaczy gram na wygraną oczywiście, bo inaczej nie zrobiłyśmy punktów, ale mam fatalny czas. Ojej, C5. Zapomniałem, że teraz mi na B2 wisi. O tu nie mogę? Dobra, zagram tak. A nie, lipa. Kurczę, felek. Może tak zagram. O. To mi się podoba. Znaczy podoba. Podoba to za mocne słowo, ale... słuchawki mi padły. A propos zastanawiania się... ile mi słuchawki trzymają. Kurczę, muszę dźwięk przerzucić na ten. Dobra. Jest. Może skoczkiem? A i tak nie wziął. Nie wygląda to dobrze. Słaby czas. Pozycja z czapy. I nie mam planu. Ale ja mam beznadziejny czas. Ludzie. Mam 23 sekundy. Przegrana pozycja jest kompletnie.
O nie, jeszcze mam nadzieję. A, tu zagrał. Dzięki, Pianczak. Za donata. Goniec B2 ma. Nie, no ma. Ma goniec B2. Po goniec B2 mam kichę na maksa. Nie mam co grać po goniec B2. Tu też pewnie wygrywa, no. No niestety słaby czas miał znaczenie, drodzy widzowie. Szlak. Dobrze zagrał. Wieża A4 ma. A to jeszcze wieża C1. Nie. Czemu ja wieżą nie odszedłem? Mogę mu odejść wieżą. Ale ze mnie jest ciapa. Wieża A3 podstawiłem, dobra. Nie no, ten czas to tragedia. Ale tutaj jeszcze, kurczę, nie mogłem odejść wieżą. W tej pozycji mogłem przecież odejść wieżą. Dobra, wieża C2 i tak mam przegraną. A tak się ładnie broniłem, no. Tak się ładnie broniłem. Tak trzeba było zagrać pewnie. Nie wieża C1. Tu też pewnie mam jakąś obronę, podejrzewam. Ta, wieża D1, głupota. Trzeba było to pole zabrać skoczkowi. Tak, no tutaj tak mogę zagrać. Wieża C7. Jest luz, po tym gram tak. Aha, tylko po tym nie mogę tak, bo szach i po tym gram i tu. Na klipa. No ale tutaj na banki mam przegranej. Znaczy nie chce mi się w to wierzyć, żebym miał przegraną. Tylko nie widzę ruchu. To jest szkopu. Może mam przegraną. Kurczę, jestem ciekaw nawet. No to już 8 nie zrobię. 65% dokładności. No to ja nie wiem, kiedy ostatnio grałem tak źle. A na, no w sumie na tych sekundach jak grałem, to nic dziwnego. No widzicie, na koniec się zrobiły babole. No, 0, 0, 0. Tak, wieża D1 albo wieża B1, ale nie wieża C1, pytajnik. No jednak wieża C8 mam, a wieża D1 też remisuje. Nie, nie remisuje.
No właśnie, D2 jest. Tutaj zagrać cokolwiek innego. Szach tu. No właśnie. Szach tu i tu. I po tym mam tak. Nie, po tym mam tak. A po tym? Aha, i tak. I po tym po prostu bijemy. To jest... To musi być remis, nie? Przy tylu pionkach. No co zrobić? Nie no, zagrałem bardzo wolno przede wszystkim. Partia była słaba z mojej strony, bo jakoś zamulałem strasznie. Aj, trudno. Hikaru przegrał? Z kim on przegrał? A, z tym pewnie, z tym drugim. Tak, przegrał w ogóle. To jest ten Nodirbek, tak? Czy kto to jest? A nie. Co to za typ? Rustam Kusnutdinov. W ogóle pierwsze słyszę. Ty, ja w ogóle grałem z nim jakieś partie. 4 wygrałem, 7 przegrałem. A to buleta, ja blitzów nie gram generalnie. Aha, no miał bez FIDE 2684 w blitzu. I mistrz Kazachstanu w blica 4-krotny. O, partia się zaczęła. Czas na wesołą twórczość. O, zagrał tak szybko, że podejrzewam, że to jakaś teoria. Co on chce? Odejść i D4 mi zagrać. Tak mi zagra D4. To jest najgorsze. Gońca mam słabego tutaj, niestety. Nie mam co z nim zrobić. Skoczek D7 wygląda źle, a i tak chcę to zagrać. Dobra. Czy taki ruch ma sens? Może mieć. Skoczek tu nie wygląda dobrze. Wygląda nawet tutaj źle, ale może na konkrecie... A tak mi może... Nie. Może tak zagrać chyba. Po biciu wieża D1. To E5 jeszcze mam. Kurczę, mam 50 sekund mniej. Wieża A2 może zagra taki ruch śmieszny. Śmieszny i niegłupi.
Może tak wtedy zagram. Tu, tam. Tu i tam. Ty. Tak zagram. Trochę za szybko zagrał, więc pewnie coś podstawiłem. Aha, no tak. Kurczę, flag. Co i tak ma? No właśnie, ten skoczek tu źle stoi, mówiłem. O! Tu jeszcze może pożyję trochę. Tylko ten pionek jest strasznie słaby. Czas się wyrównał przynajmniej. To jest plus. Co, nie mogę tu? Mam piona więcej. Zdublowanego, ale jest to pion. Lufcik by się przydał. Lufcik by się przydał. Dobra, no zagram tak. Mam lepszy czas, co też jest istotne w pozycji ze skoczkami. Dobra. Miał być lufcik, jest lufcik. On też pewnie zagra lufcik. Takie chwilowe zawieszenie broni, robienie takich lufcików. Nie, nie zrobił. A to wieża C4 chce grać, tak? To może tak zagram. Dobra, to jest ściema. Może mieć hetman B4. Koń B3 ma, ale ze mnie osioł. Nie zauważyłem koń B3. Tak, może bić, bić, bić i wieża 1 ma na końcu. To musi być wygrana. Z takimi pionami. Albo i nie musi.
Dobra. Zwycięstwo. Jeszcze jedna runda, ale... Kurczę, te końcówki jeszcze w miarę kumam, co się dzieje w nich, ale... To wszystko takie na styku. Na styku. To powinien być remis generalnie. Chyba nawet królem tutaj mógł odejść. Chociaż... A2? Nie no, A2 mam, to nie, to tak nie może. A2, koń B3, wieża B2. Aha, i koń C1 ma. Tutaj mój zajem skoczki miał zachować. Wieżówka jest ciężka, mój zajem, do obrony. On chciał tutaj przejść, ale wystarczyło tak zagrać i skoczek E5 jest... Ojejku. Tutaj to już na 100% bym tego nie wygrał po koń E5. Tu i tu. Nie mam się jak się bronić przed koń E5, to jest najlepsze. Nie zauważył tego ruchu, więc ja tutaj też coś zmaściłem. Zamiast wieża H2 w ogóle trzeba było tutaj pionkiem podejść, żeby go od razu nie stracić. Też ze mnie osiął. To był fatalny ruch, wieża H2. Zresztą szybko mogę wam pokazać na analizie, że to będzie czerwone. Trzy błędy. Jeden z nich to będzie wieża H2. Nie? O, to dziwne. Wieża H2 to nie był błąd. Wieża A2 w ogóle. A czemu mnie A2? Aha, A2 jest no, drugie najlepsze niby. Tak, no i tutaj to w ogóle parcie, on ma przewagę i koń D3 teraz ma. Ojejku, jeszcze w ogóle bym tu klopa dostał. Po tym to już ma przerąbane. No ale taki jest urok gry na sekundach. A tutaj coś zmaściłem. Tu mam przewagę, no właśnie. Tak. Ja zagrałem hetman A7, taki blef. A, tu i tu. Ojej, to było dobre. Tu i potem hetman G5, żeby patrzeć tu i skoczek F4, żeby zagrać. To był przepotężny ruch. Jeszcze tu grozi. No ale dzisiaj nic nie widzę, więc nie dziwi mnie to, że tego nie zagrałem. Dobra, ostatnia partia, widzowie. O resztki honoru walczę, żeby zrobić 7 z 11. Trzymajcie kciuki. Dobra, wrócimy do tego, co grałem już. Tutaj nie ma teorii, to jest taki plus. Oczywiście białe tu stoją... Jest równa pozycja, albo nawet czasami białe stoją gorzej. No ale tak jak mówiłem, plus jest taki, że nie ma tu teorii. Widzicie? Siódmy ruch. Koleś myśli. To tak mi zagra? Nie. No to sobie porozwijamy figury. Aj, D5 miałem zagrać, żeby koń E4 mu nie dać. Aj, ale ze mnie jest sierota, no. Tak, miałem zagrać... Aha, i tak bym miał koń 4 chyba. Dobra, to może ze mnie nie jest sierota. Albo inaczej, może ze mnie jest sierota, ale ten ruch nie był na to dowodem. Dobra, wezmę raz i przepcham. No, zbitym.
Zapraszam. No. Wiadomo, że musi być BC. A, to wtrącił. No, może słusznie. No i teraz tym. Dobrze zagrał niestety, że to wtrącił. Dobrze niestety zagrał. Cza, moja pozycja jest zła. Takie ruchy się nie chce takich ruchów robić, ludzie. No ale trudno. O, wziął. Jak wziął, to znaczy, że jakiś konkret za tym stoi. Tak chce grać? Nie. Aha, że nie mogę C5, bo skoczek C5. To niedobrze. Ale może na parze gońców tu będzie jakaś rekompa. Tak, aha. Dobra, niech będzie. Queen B6 pewnie mam najlepsze z tej pozycji. I koń C4. Tak mam. Mam bandowego pionka. Jest to jakiś... O, szlak. Na D4 tracę. Chciałem powiedzieć, że jest to jakiś atut, po czym oczywiście wszystko poszło w diabły. A, przez przypadek może tutaj coś będę miał. Nie wziął. I chyba słusznie. Chyba nawet zagrał lepiej niż prymitywne bicie pionka. No, dobrze zagrał. To jest tego typu ruch, że się czuje od razu, że jest dobry. Kurde, lufcika nie mam. To będzie mnie boleć generalnie. A może... A, pewnie... Remis będzie, coś czuję. Tutaj. I tak jest remis. No. To ja może popróbuję coś tutaj. A co mi tam? Nie no, bez sensu. Stoję gorzej tutaj po prostu. Trzeba być ambitnym.
Może na primówach wygram. Chyba nie. Ajajaj, szybki jest. Ciężko wygrać na czasach, jak jest dodawana sekunda. O-o. Tego nie widziałem. Jazda. Tak to się robi, drodzy widzowie. Trzeba grać do końca. 7 punktów. Zrobione. tak w fatalnym stylu, ale jest. Człowiek się cieszy. Kurczę, ale te końcówki to jeszcze mi dzisiaj w miarę wychodziły, musicie przyznać. Grałem jak cieć, ale końcówki grałem dobrze. Tu oczywiście miałem ułatwioną sytuację, ponieważ grał tam cały czas na 3-4 sekundach. No, ale wiecie, w tej pozycji 90, nie wiem, 5% partii powinno się skończyć remisem. Nawet czarne stoją trochę przyjemniej. No, ale koleś się pogubił. Dobra, jest 7 punktów. Nie ma tragedii. Jestem naprawdę, patrząc na to, jak grałem, 7 punktów uciłane w mękach. Może w pierwszej setce, nie no, w pierwszej setce powinienem być na luzie, nie? Naraz zobaczymy. I patrzcie, wygrał. Gdzie jest Hikaru? Hikaru przegrał w ogóle jeszcze jedną partię. 9 z 11 zrobił. Ten koleś znowu wygrał chyba, bo on już chyba kiedyś wygrywał. Dziękuję. Kciuki w górę na YouTubie. Może do 500 dobijemy. Zaraz 400 pyknie. Na otarcie łez. Błagam. Będę po prostu zaszczycony. Serduszka na Twitchu. Plus jeden, jeżeli warto grać te Title Tuesday jeszcze. Bo na razie to jest, że nie mogę 8 zrobić. Ale plus jest taki, że robię cały czas 7,5 albo 7. Już ostatnio. Więc nie ma jakiejś tragedii. Czas to też element szachów. No wiem, wiem. Dobra. Sven Erasmus, młody niemiecki bliskarz, dobry. Vincent Kamer też grał. Silna obsada. I co? Badur znowu bez nagrody. Kurczę, flak. 8 punktów zrobił tylko Badur. Dobra, które miejsce zająłem? O, tu jakiś Iwko zrobił 7. A, to 7 to też zrobiłem. No 65 miejsce. Drugi z Polaków. Iwko mnie wyprzedził. Czy jeszcze? Bo tam Szachuś był gdzieś. Ale chyba... Chyba Szachusia wcięło. No to drugi z Polaków, 60 tam któreś miejsce. Byłem ostatni pewnie z grupy 7. Tak, jestem, patrzcie, jaka wartościowość. 28,5. Jakiś tutaj przyszedłem. Człowiek znikąd zajął 65 miejsce. No nic, ważne, że tych punktów trochę uciąłem mimo wszystko. No nic, widzowie. Będę się z wami żegnał powoli. Jutro jest duża szansa, że odpalę jakiegoś streama. Tylko nie wiem, co by to miało być. Może jakieś sugestie macie, co? O, jeszcze 7 łapek i 500 pyknie. O, plus 1 napisaliście trochę. No to może będę próbował. Nie, Londonem nie będę grał. Muszę zrobić 8 punktów bez Londona.
Z Londynem się tyle razy nie udało, więc teraz muszę popróbować robić te 8 punktów bez Londynu. I niedługo na fanpage'u zamieszcza taką fotorelację z symultany i też zostanie zamieszczony zmontowany taki filmik ze zdjęć, z takich mini filmików, jak to wyglądało w Gliwicach, a wyglądało moim zdaniem całkiem spoko. Więc trzymajcie rękę na pulsie. Pomyślę, co jutro zrobić jeszcze i czy na pewno będę miał czas, bo to wiecie, w piątek wyjeżdżam, potem jest szkolenie, muszę pozałatwiać trochę rzeczy. Jutro stream z brodą, Łukaszu, no nie wiem. Raczej ciężko, musielibyśmy to robić gdzieś na prywatnych kanałach, tutaj bym nie mógł takich rzeczy odstawiać. Ale jeszcze zobaczę, co jutro będziemy robić i czy w ogóle coś będziemy robić. Gierki z widzami? Może gierki z widzami jutro zrobię. A może po prostu odpalę stream i będziemy na bieżąco decydować, co robimy. Więc kiedy jakaś symultana? No była w niedzielę symultana, Paciorex. Może jutro odpalę jakąś symultanę typu, wiecie, 15 ludzi, nie wiem, na pół godziny. Pomyślimy. Trzymajcie rękę na pulsie, to jutro coś ogarniemy, pewnie. Na dzisiaj to co? Tyle. I mam nadzieję, że do zobaczenia jutro. Trzymajcie się i miłego wieczoru życzę.